Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i zapraszamy nareszcie do kolejnych przygód w grze Twierdza Krzyżowiec 2. Wracamy do dodatku Szakal i Han, do dość ciekawej misji Płonące Wzgórza. Samą mapę znamy dość dobrze, a sam prywatnie powiedziałbym, że aż za dobrze, bo kojarzę z 13 odcinka, który trzeba było nagrywać chyba 7 razy. No, tam pojawiały się różne dziwne problemy. Mam nadzieję, że ten uda się za pierwszym razem. Han, kalif, król niewolników i sułtanka. Przyznam szczerze, że pierwotnie, Zbuduj skład, gdy panie. czułem się nieco pewniej w twierdze, sama misja wydawała się dość nudna ze względu, że dostajemy tutaj czas pokoju, który trwa 15 minut, a jak dobrze wiecie, jak mamy czterech przeciwników, zawsze lubię jednego zlikwidować na początku. Tutaj takiej możliwości nie mamy, ale teraz mając trochę dłuższą przerwę od samej gry, myślę, że ta misja będzie takim fajnym przypomnieniem tego, jak tutaj się poruszać, jak działać. No i w ogóle jak tu wystartować, Zbuduj spichlerz, tak panie. żeby sobie wrócić znów na spokojnie do tej twierdzy, no i pograć od czasu do czasu. Dobra, ale pewnych rzeczy się nie zapomina, to jak z jazdą na rowerze, chociaż no nie wiem, czy twierdzę mógłbym porównać do jazdy na rowerze, bo tu niestety na Nowe przykład rozkazy, półroczna panie. przerwa może nas naprawdę kosztować sporo zapomnienia, jeżeli chodzi o kwestie, w jaki sposób się tu wcześniej to wszystko rozgrywało, czy jak to wszystko wcześniej wyglądało, ale mniej więcej jeżeli chodzi o chaty Drwala i to rozwiązanie, no to jeszcze je pamiętam, że coś takiego tutaj miało Nie ma dość miejsce. robotników do obsadzenia Okej, tego zaraz budynku. dorzucimy robotników, może zmniejszymy im racje żywnościowe, ale w to miejsce dorzucimy domy. Jak będą domy, to ludzie też do nas przyjdą, będą u nas mieszkać i nie powinno być aż tak źle. Tu możemy ten przykleić jakoś, chociaż może dobrze by było zostawić tam jedną przerwę. Mamy sporo drewna, więc myślę, że wykorzystamy ten motyw. Okej, okay, shift działa, 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 działa. Zresztą ostatnio była znowu jakaś mała aktualizacja, nawet nie wiem co oni już teraz aktualizują, bo mamy prawie 2 lata po premierze, ale coś tam sobie od czasu do czasu zaktualizują i bardzo dobrze. A w sumie to nie sobie, a nam zaktualizują. Okej, okay, wy tutaj w dół, tutaj jakaś farma w górę sobie spojrzę, tak żeby było przejście, ewentualnie żeby zmieścić tego nieco więcej w przyszłości. No bo różnie to może być. 3 na początek i jak najbardziej myślę, że są ok. Dorzucimy do tego młyn w jakimś bezpiecznym miejscu. Mam nadzieję, że to miejsce można nazwać bezpiecznym. Piekarnie, piekarnie to tu wzdłuż. Okej. Okay. Schowamy, tak. 3 jak najbardziej, mam nadzieję, że przynajmniej przy takiej konsumpcji jedzenia, jaką mamy ustawioną, no to 3 będą funkcjonować jak najbardziej poprawnie. No i coś, co może dość późno uruchamiam, czyli kamieniołomy. W sumie, no nie wiem, czy one nie powinny ruszyć jako pierwsze tutaj, bo przyda nam się sporo kamienia. Już widziałem wcześniej na mapie, że trochę będziemy tutaj kombinować w tej całej rozgrywce, żeby było dobrze, ale coś wykombinujemy, tak to. Okej. Dobra. To zrobimy tutaj tę przerwę wspomnianą. No właśnie, i będąc przy takich starych, stałych patentach, zbrojownia będzie też konieczna. Może w tym miejscu. Dali nam jakieś towary? Dali. Całkiem fajne, tak, dary losu. Okej. Czyli tak, mamy tutaj towary. Myślę, że kusznicy są dość wolną jednostką, więc dobrze było ustawić te koszary też w jakieś fajne miejsca. Z drugiej strony nie chciałbym tutaj zajmować składu, bo przy składzie fajnie jest też mieć pewne rzeczy, które nam się dość często tak szybko przydają. Jak na przykład postawić piekarnię, czy tak za moment to zrobimy warsztat szyftarza. Okej. Okay. To było to? Tak, to było dla kuszników. Może, a tutaj nie będziemy robić przerwy. I może tutaj partnerski. No trochę przyznam szczerze, że pechowo ustawiłem te budynki. Chyba, że piekarnię przesuniemy wyżej. Możemy sobie to, na to jeszcze pozwolić. Chociaż, no, no możemy, bo jeszcze mąki nie ma, więc najwyżej trochę drewna poświęcimy w tym celu, ale przesuniemy to w ten sposób, tak żeby tutaj ludzie mieli jakieś przejście, czy też lada moment, żeby woły mogły ruszyć do pracy, mniej więcej z tamtej strony jakoś. No i okej, kolejne rzeczy będąc przy wołach i pracy, no to też na pewno
Jeszcze kopalnia nam tutaj przyjdzie, żelaza. No i możemy dorzucić jeszcze jedną chatkę, możemy. Jeszcze mamy sporo jedzenia, jest mały zapas. No i tak patrzę, jak ta granica nasza będzie mogła tu gdzieś przebiegać. No nie mamy za dużo komfortowego miejsca do rozbudowy, ale fajnie by było się tu jakoś obwarować. Nie wiem, czy te chaty drwala nie poszły trochę za daleko, ale zobaczymy. Zbieramy jeszcze kamień. Myślę, że same mury ustawimy nieco później. Tu też jakiś czas temu gra miała taką, no to już dawno temu w sumie, ciekawą aktualizację, że jak mamy czas pokoju, no to nie możemy się poruszać poza nasze granice. To jest dość wygodna sprawa, ponieważ często było tak, że przeciwnik na przykład wypuścił swoich drwali tu w te okolice, czy w ogóle jakieś jednostki już na zwiady i później nie mogliśmy rozbudować się, co było dość problematyczne dla nas. Teraz ten problem na szczęście znika. No dobra, kamieniołomów nigdy za wiele. Zresztą podobnie jak kopalni żelaza. Mamy trochę jeszcze pieniędzy, warto je będzie zainwestować już teraz. Im szybciej zainwestujemy, tym szybciej się zwrócą, szczególnie w takiej misji. Ok, wciśniemy to gdzieś tutaj, można ewentualnie, chyba że w ogóle kopalnię jakoś spróbujemy tutaj wcisnąć. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. No można by było coś takiego rozwiązać, tylko pytanie, czy będzie to, panie, co to... Ma nie być. Będzie. Robimy teraz Tetrisa, tak? Żeby tu każdy się jakoś zmieściła, każda kopalnia. Okej, na kilka sposobów, ale już nie będzie tak lekko. Chyba nie uda nam się postawić kolejnych kopalni w ten sposób, żeby... coś jeszcze tu z tego wyciągnąć. Tak, widzę miejsce na dwie, tylko że jak je wybudujemy tutaj takie i tutaj tak, to gdzieś coś zablokujemy, czyli już w tej chwili stawiamy prawdopodobnie ostatnią kopalnię, żeby robiła jak najmniejsze problemy, to ustawimy ją gdzieś może nie ma tak. Dość robotników okay. Do obsadzenia dobra. Tego budynku. Tak, mówiłem, raczej taka spokojna misja, mam nadzieję, bo tak się tutaj nastawiłem, że będzie spokojna, chociaż pamiętam, że tutaj nas mogli trochę łucznikami męczyć z tej strony, więc warto postawić kamienny mur. W ogóle samymi murami się lada moment zająć, jak i naszymi funduszami. Dobra, nie ma dość pracowników, ale mamy dość jedzenia, widzę. Nie wiem, czy dobrze robię, że te chatki tutaj stawiam. Zaraz zobaczymy, która strona będzie bardziej niebezpieczna. Jeszcze 9 minut. Czy z takich rzeczy potrzebnych... To takie brutalne określenie jest na gwałt, ale czy mamy jeszcze takie rzeczy tutaj? Mogą być. Na pewno kopalnie żelaza. Okej. W sumie to na biznes nam one są potrzebne. No, 4. Tutaj też no, wychodzą pewne tak braki, może, czy nie tyle braki, ale efekty przerwy, że człowiek tak się więcej zastanawia, czy zmieści, czy nie zmieści. No i takie tutaj robi różne podchody do tego wszystkiego. Zobaczymy. Póki co wygląda na to, że towar jest odbierany ze wszystkich miejsc bardzo fajnie, solidnie i prędko, więc możemy postawić kolejną chatę. Już jedzenie do nas tutaj się zbliża bardzo dobrze. Może jeszcze jeden rolnik. Chociaż tutaj też trzeba uważać z tymi rolnikami, bo to tam później różnie bywa z obroną tych miejsc. Ale zobaczymy. Zastanawiam się, czy jakbym to tutaj wcisnął, czy dojdą jakoś, albo to już zostawimy tu w spokoju. Jak z kamieniem wyglądamy? Kamień zaczyna tu bardzo fajnie być zbierane, więc to jest dobra informacja. Zaczynamy też mieć pierwszych kuszników. O, już się wystraszyłem, że nie postawiłem tej chaty tam w końcu do produkcji kusz, ale myślę, że spokojnie możemy postawić jeszcze jeden warsztat. No, w tej misji na pewno, zresztą jak w każdej, przyda się wielu kuszników. Okej, mąka. Mąka jest odbierana całkiem sprawnie, więc dorzucimy jeszcze tutaj piekarnię. No i to taka, trzeba przyznać, bardzo, bardzo fajna misja na początek. Okej, czego nam brakuje? Jedzenia jeszcze nie brak, ale jeszcze nie będziemy im dorzucać większych racji. A co, nie ma tak dobrze. No i teraz tak jeszcze przeglądam tutaj szybko. O właśnie, może będąc tu przy produkcji różnego tego typu rzeczach, no to dorzucimy. Jesteś najwspanialszym władcą. No nie ma się co dziwić, akurat jak dostaliśmy 1500 zł na start, a reszta władców po stówie. No ale myślę, nie zaglądam do nich, ale myślę, że tam tak wcale kolorowo nie jest za naszymi granicami. No i jakby się przyjrzeć sytuacji, to różnie by to mogło wyglądać. Okej, podniesiemy już tutaj zadowolenie, bo widzę, że nam pracownicy zaczynają uciekać, no a jednak ich będziemy tutaj potrzebować naprawdę wielu. Ważne, żeby z kopalni nie uciekali, bo kopalnie muszą pracować tutaj cały czas na bieżąco. Okej, to mi się trochę ten motyw nie podoba z koszarami.
Spróbuję je przesunąć jeszcze. Jakoś powinno się udać. Do roboty, panowie. Zaraz was tutaj rozstawimy odpowiednio. Koszary. Może najpierw mur dokończymy. Teraz rozstawimy odpowiednio. Dobra, tu już jest mur fajny, konkretny. No i teraz to chyba może tak tu wyglądać. Nie wiem, czy tu trochę ciasno nie będzie, ale zobaczymy. Póki co to nie wygląda aż tak źle. No dobra, brakuje rekrutów. Zbieramy właśnie świece, będziemy mogli wtedy ruszyć z religią też na spokojnie. Zbieramy żelazo, tak żeby no, ruszyć też z produkcją tutaj wszystkiego. Może kolejne zbroje, bo one też się na pewno nam przydadzą. Nie wiem, czy nie pokusić się o studnie, bo będziemy mieli lada moment problem z kalifem i z królem niewolników. No ale to zobaczymy. Dobra, na początek kamienne mury. Wszędzie tam, gdzie by miała przebiegać nasza granica. Myślę, że będziemy musieli tak nietypowo rozegrać naszą zabawę na trzy wieże. Na trzy? Prawdopodobnie na trzy. Może od razu tak przypomniałem sobie, że jeszcze taka fajna jednostka jak łucznik tak tutaj w grze występuje. Warto by było też i w nią zainwestować, lada moment. No dobra, tutaj przebiega granica, tu przebiega granica, no i tutaj mam największy problem, bo teoretycznie miejsca już mamy chyba tyle do życia, co byśmy chcieli mieć, więc moglibyśmy zamknąć się gdzieś tu stosunkowo blisko, żeby wieże się wspierały, no i może przeciwnik by nas tutaj gdzieś omijał, właśnie, będąc przy omijaniu, zresztą to za moment. No, ale z drugiej strony, zobaczymy, co wyjdzie z tego. Ustawimy gdzieś tutaj. No, robi się ciasno. Nie da się ukryć, że robi się ciasno. Nie lubię schodów stawiać tak wzdłuż tutaj. Może kosztem domów jakoś to przebudujemy tutaj. Myślę, że drwale i tak tam sobie jakoś poradzą. Kosztem jakiegoś jednego domu. Może tego. Tego, tego. Będzie bliżej. Tutaj ustawimy schody. Ok. Będzie trochę dookoła, ale ci ludzie na schodach będą też bezpieczniejsi. No to tu poprawimy ten mur. Potrzebujesz nas? I na pewno tu pójdzie pierwsza ekipa do obrony tego miejsca. No i zaraz bardzo ciężka decyzja, gdzie postawić drugą wieżę. Chociaż... Wiadomość od kalifa. Kolejny raz pustynia spłynie krwią. Chociaż myślę, że możemy się pokusić, tutaj mamy kalifa i króla niewolników, czyli jako tak... Wiadomość od Hana. Moi jeźdźcy pędzą jak burza przez równiny. Jako tako nie szykują się jakieś kosmiczne ataki, no ale też będzie trzeba to jakoś tam pokombinować. Okej, skasowaliśmy akurat gościa, który niósł towar, ale no trzeba było to zrobić. Okej, żeby przygotować się do wojny, no właśnie, jeżeli jesteśmy już przy przygotowaniach, no to trzeba tych kuszników dorobić. No i ta ostatnia wieża, przyznam szczerze, największy dylemat, może zapiszę, to będzie Ham 4A, tak, to jakoś tak zapisywaliśmy zawsze. No i ta wieża, z jednej strony kusi, żeby ją postawić gdzieś tutaj i od razu z góry ściągać przeciwnika, jak tylko się pojawi w tej okolicy. Te chaty drwala możemy w sumie już skasować, bo one i tak tutaj długo funkcjonować nie będą. I chyba tak też zrobimy tę wieżę, ustawimy gdzieś tutaj i wtedy byśmy mieli bardzo fajnie tutaj bezpieczną okolicę. Mam nadzieję. Chociaż z drugiej strony może lepiej się wycofać jednak tutaj, no i ewentualnie bronić się tu na dwie wieże, jakieś wsparcie między nimi, szczególnie jakby wróg przedarł się do naszego zamku. Dobra, zrobimy to tutaj. Nie ma co tak szaleć. Jak coś, to mamy zapis, więc będzie można ewentualnie do niego jeszcze wrócić. No a teraz czas się brać za solidną obronę tych miejsc wszystkich, no bo... Fajnie, fajnie nam się tutaj gra rozmawia, ale no jednak to wszystko zaraz nabierze naprawdę ogromnego tempa tutaj. Dobra, tych 12 łuczników zdecydowanie. Zaraz myślę, że też sprzedamy trochę towaru, szczególnie żelaza. Okej. Chaty drwala, trochę pokasowaliśmy tego, ale już chyba nie będą aż tak bardzo potrzebne, tym bardziej, że tego drewna będzie tu coraz mniej. Możemy dorzucić za to kolejne piekarnie, bo... O, właśnie, wręcz musimy dorzucić kolejne piekarnie, jesteś, bo tak widać... najwspanialszym władcą. Jest kiepsko z tym jedzeniem. Kupimy trochę jabłek. Okej, dorzucimy kolejne piekarnie. No i czekamy, tak? To
na koniec tutaj czasu pokoju i spokoju. No, w tym czasie, jak jeszcze mamy tu chwilę, możemy poprawić nasze mury. Zdecydowanie grubsze się przydadzą. Tutaj nie wiem, czy lekko nie warto było zwiększyć obronę tej wieży. Zastanawiam się też, czy gdzieś tu przeciwnika nie skusić, tak to nieraz miało miejsce. W jakieś takie wąskie przejście. To jednak też jest wygodnie, jak możemy kontrolować w miarę jego trasę. Szczególnie jakbyśmy ustawili tutaj gdzieś w okolicy kolce. A na to sobie też możemy pozwolić w tym momencie. Okej, jest trochę tego. Zresztą będąc przy kolcach, bardzo fajnym miejscem na to może być też i ta okolica. No i teraz tutaj mamy jeszcze jedną wieżę, którą warto było obstawić. Dobra, tutaj niech idą łucznicy. Brakuje broni, panie. I warto było pomyśleć też, no właśnie, bo zastanawiam się, na co sprzedać, po co też to wszystko sprzedać, ale warto było sprzedać tutaj ten kamień i ustawić sobie też posterunek niewolników. Takie szybkie wsparcie w nagłych sytuacjach, szczególnie łucznikami. O właśnie, tak jak tu widać, jest tego całkiem sporo tu. Bo ta ekipa, która tutaj stoi, wcale nie jest aż tak wielka, jakby się mogło wydawać. I może być różnie, jak wróg do nas podejdzie. Z tym wszystkim, dobra. Łucznicy, gotujcie się! Tutaj jest ok. Tutaj też te kurdycje bardziej będą bronić, no, ludzi, którzy zejdą niżej. Ale jest szansa, że w pierwszej kolejności nimi zainteresują się machiny oblężnicze przeciwnika, a nie naszymi ludźmi. No dobra, zostawimy to w ten sposób. No to teraz tak, zdecydowanie więcej złota potrzeba. Ty i ty do nas idziesz. I tutaj zdecydowanie więcej łuczników z tej strony. Chociaż chyba najgorsza wieża będzie tutaj, ponieważ o tak, tu widać, mamy Hana. Nie jestem do końca też przekonany, czy nie, to nie był błąd złota, by postawić ten budynek z tymi otwartymi bramami. Tak jakby na przykład jak... O, kogoś tam widzimy, nie wiem czemu. Jakimś cudem wdarli się do nas niewolnicy i zaczęliby podpalać u nas to całe budownictwo piękne, drewniane. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko, ale pierwszy atak tu w miarę przeżyliśmy, chociaż no właśnie, ciężko powiedzieć, że przeżyliśmy, jak to one dopiero na dobrą sprawę się tutaj zaczynają. Jak tu wyglądamy kościół? Jeszcze trochę potrzebujemy pieniędzy na to. Za mało dóbr. Okej, za mało dóbr. Jak podejdzie nam religia, no to będziemy mogli też trochę inaczej kombinować z różnymi bajerami, rzeczami. No i zaczęło się, tak? Od Hana. Przygotuj się. Zbliżają się hordy Hana. Hama. Chyba. No, zobaczymy, tak? To kościół. Czy on może tu stać i nie będzie przeszkadzać? Za lata naszej udręki. Okej. Teoretycznie nie powinien tu przeszkadzać. Ludzie 8, 9... Ludzie złoci, podniesiemy wam podatki i religię. I teraz powinno być tutaj też całkiem fajnie. Śmierć, no właśnie, to chyba nie każdy kamień jest odbierany. To też dość istotna informacja dla nas. Króla niewolników atakują. Dobrze, że gra tak czasem podpowiada, że czegoś tutaj chyba brakuje w okolicy. Kolego, czegoś żeś nie zrobił. Dobra, i bądźmy dobrej myśli, że teraz będą to odbierać wszystko całkiem sprawnie. Jak tu? Tutaj jest niebezpiecznie z tej strony. Co więcej, nie zwróciłem uwagi. I te mury, które tutaj mamy, są stosunkowo cienkie, więc jeżeli przeciwnik by podszedł trochę zbyt blisko, a jednemu się to prawie udało, no to by mógł być klops. Zrobimy tutaj naprawdę grubą ścianę. Bo to jest strona, która ma typowo być zamknięta chyba praktycznie do końca gry. Taki jest wstępny plan. Okej, mamy tutaj fajnie w zasięgu te katapulty. Nie wygląda to źle. Tu za to wygląda trochę gorzej. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, ustawiamy się na tych murach. Knechci może też niech skoczą tu na schody. Dar się tu chyba zniszczył je trochę. Okej. Łucznicy, brakuje trochę łuczników. Władco, żebyś ty tu nam czasem niespodziewanie nie padł. Okej, potrzebujemy naprawdę fajną grupę łuczników. Tutaj działa to całkiem nieźle, widzę. Tutaj za to nieco gorzej z tymi katapultami sobie radzimy. No ale coś tutaj wymyślimy, dobra. Zawsze można to odbudować. Tam już idzie ekipa do obrony tego. No i panowie tutaj wracać. Na pewno jeden uzdrowiciel się przyda nam w tej okolicy. Brakuje jedzenia.
Szybka akcja. Nasz spichlerz jest pusty, panie. Trochę zaszaleliśmy z tym jedzeniem, ale może to uda się rozwiązać w ten sposób. Tak, więcej łuczników zdecydowanie na tę stronę trzeba przerzucić, no i więcej piekarni jesteś ustawić. Okej. Dobra, ta miła wiadomość powinna nam towarzyszyć przez całą grę, tak przynajmniej mam wrażenie. No ale chyba, że nas tu ktoś się ładnie dorwie i zakończy nasz tu miły żywot. Okej, jesteśmy gdzieś na równo z mieszkańcami, prawie na równo, bo gdzieś od czasu do czasu ich brakuje. Warto chyba dorzucić jeszcze kilka warsztatów świecarza, a może po prostu kilka chat. Okej, czy tutaj wszystko działa, tak ma działać. Bądźmy dobrej myśli, że tak, dochodzi jeszcze jedna chata. No i na jeszcze jedną chatę na pewno co najmniej jeszcze jeden warsztat świecarza. No i jak tu wyglądamy? Ludzie są w miarę zadowoleni, podatki są w miarę wysokie, więc i władca jest w miarę zadowolony. Myślę, że warto by było też pokombinować. Dobra, może to niech tu stoi nadal rzeczywiście. Brakuje broni, panie. Ale pokombinować jeszcze nad warsztatem dla miecznika. Okej, będzie to, może tak zrobię, żeby było trochę lepiej z tym przejściem. I już to jest nieco lepiej rozwiązane. Dalej niecały kamień jest odbierany. Trochę mnie martwi sytuacja, czy tu na pewno woły są w stanie dojść w każdy zakątek tu ustawiony, ale bądźmy dobrej myśli, że tak. Dorzucimy jeszcze dwa postoje wołów, co najmniej dwa, nawet jeszcze jeden by się przydał. No ale maszerują, maszerują woły. Możemy sprzedać też sporo tego kamienia. No i w sumie jak lada moment już dorobimy naprawdę porządną ekipę łuczników, a jeszcze jej nie dorobimy, bo brakuje nam domów do życia, no to atakują wojska kalifa. Powinno być już, panie, trochę bardziej okej. Muszę naprzód, może właśnie, nim ta ekipa tutaj dobiegnie, dorzucimy też kolejnych knechtów. No i fajnie by było zrobić sztuczny tłum, jeżeli naszymi rekrutami. Też kolejna rzecz, o której chyba jakiś jesteśmy czas temu atakowani. W tym rozegraniu akurat zapomniałem, a normalnie to dość często się u nas pojawiało, ale okej, jest miło. Okazuje się, że ta wieża jest całkiem spokojna, więc tutaj ekipa, która na niej stoi, jest też całkiem fajna. Zobaczymy, jak będziemy mieli więcej jedzenia, to też podniesiemy to żywienie, no i będziemy mogli lepiej uzupełnić tak to nasze chatki tutaj do mieszkania. Dobra. Tutaj męczą, tu męczą, tu męczą. No ważne, że się nie męczą, tylko męczą przeciwnika. Może warto by było, jak mamy trochę pieniędzy, chociaż sztabowy, szkoda, że on tak poprawia naszą obronę, a nie sam atak, bo to by była fajna sprawa też. No ale niech gdzieś tam stoi, a nuż przeciwnik wyruszy jakąś porządniejszą ekipą i będzie to różnie tutaj wyglądało. Twoi jeźdźcy pędzą jak burza przez równiny. Okej. Gotowi, sir. No, a nasi łucznicy to atakują jak burza, jak tak przywalą mu, to brakuje jest naprawdę rekrutów, coś pięknego. Brakuje rekrutów. No, mamy już fajnie też złoto tutaj rozwiązane. Panie! Obsadzić strzelnicę? Że nam napływa w fajnych, dużych tutaj ilościach. Nawet ciężko powiedzieć o liczbie, bo to złoto to szaleje tak to. Brakuje chłopów, panie. Z tym tu napływem. I jeszcze tak myślę, chatkę. Jakby zmieścić gdzieś jeszcze jedną chatę. A nawet dwie, a wciśniemy tutaj pod obozowisko, nie będą mieli daleko, a tutaj możemy też pod bramę zaraz, no to powinno być atakują też milej, zarówno jeżeli chodzi o zadowolenie, ze świecami jesteśmy na równo, więc jeszcze jeden warsztat musi gdzieś tu wskoczyć zdecydowanie. Robi się ciasno, oj robi się ciasno i brakuje nam drewna, czyżby wszystko wyrąbali? Prawie, że wszystko. Dobra, zostawimy ich jeszcze na moment, albo jednego tutaj skasujemy, dwóch, dobra. Zmiana ról. Będą się teraz zajmować czym innym, tym bardziej, że mamy dostęp do żelaza, no i dużo innych fajnych źródeł, jeżeli chodzi o pieniądze. Okej. Ale religii to też nie ma co żałować tutaj na nią. Wiadomość od kalifa. Dziś wieczorem nakarmię twoimi oczami wrony! No i okej. Myślę, że jest całkiem fajnie. Tak mówiłem wcześniej, jak tak człowiek się czuł takim, powiedzmy, lekkim weteranem, to rzeczywiście ta misja wydawała się trochę zbyt nudna, czy zbyt spokojna, szczególnie przez te pierwsze 15 minut, a teraz myślę, że będzie fajnie, chociaż no nie da się ukryć, że będzie trochę trwała, bo zlikwidować czterech przeciwników, no to jest jednak nie lada wyzwanie, takie przynajmniej czasowe. Brakuje chłopów, panie. Okej. Tak, 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 wszystko rozumiem. Albo może tu.
mknie straszliwa burza. Skoro mknie burza, to ustawimy to ludzi trochę na tych wieżach. Tu. No chyba w pierwszej kolejności zlikwidujemy Hana. Tak zastanawiam się, kim tu warto byłoby się zainteresować, no bo mamy kalifa, który jest zazwyczaj prostym władcą do pokonania. Ogólnie jakbyśmy zaczęli od tej strony, byłoby lżej może. No ale z drugiej strony, co im będziemy dawać czas? Czy też samą Hanowi na rozbudowę, tym bardziej, że tutaj już mamy fajne przejście. Nie mówiąc już o fajnej lokalizacji do ataku na Hana przy użyciu machin oblężniczych. No, ten jeden kamieniołom, w ogóle to nie odbierają kamienia z niego, ale wygląda na to, że to nadal jest wina liczby wołów w tej okolicy. I nadal gdzieś jeszcze jakiegoś tutaj brakuje. Może trzeba było bardziej jakoś przemyśleć to, jak się stawia te posterunki. Ale mam nadzieję, że tu... O, chociaż to może akurat już blokować. Okej, wygląda na to, że są w stanie tam przejść. Teraz nie będzie raczej blokowało. No i zobaczymy, czy ktoś tutaj dojdzie, jakiś wół. Chociaż będą bardziej zainteresowane tymi tu miejscami. No zobaczymy. Ważne, że kamień znoszą. No i ważne, że tego kamienia jest naprawdę mnóstwo. Z jakiegoś powodu nasi ludzie są smutni. Chyba po prostu jest ich za dużo, tak? Zbyt duży przyrost naturalny. Może rzucimy tutaj jednego też templariusza. No i powoli będziemy, czy nawet już szybko, zbierać ekipę do ataku. No dobra. Tu jest bezpiecznie. Tu jest bezpiecznie. Tu jakby się uprzeć, można by było im podpalić tę wioskę, chociaż i tak mają wyłączone te budynki, więc nie ma co tu kombinować. Zbieramy armię. Tyle. No i dobrze. W gruncie rzeczy dobrze. Ta wieża okazała się strzałem w dziesiątkę, że stoi w tym miejscu, bo tak jak widać, jeżeli ktoś podejdzie już pod nasze mury, to łucznicy również tutaj się realizują. No i zdecydowanie się nie nudzą. Mają co robić. Okej. Zbieramy już tych kuszników też w tym miejscu. I będzie to... Ogólnie taka ekipa przygotowana na najbliższy atak. Gdzieś w okolicach 35 dnia, jakby udało się wyruszyć, myślę, że to by była już całkiem fajna opcja. No dobra, może gdzieś udałoby nam się kupić niebawem market. Atakują wojska kalifa. Bo mamy tu naprawdę ogromne zapasy, które warto by było jakoś tak automatycznie wyprzedawać. Może tak, kościół, będzie taki jarmark. No dobra, ile kamienia nam potrzeba? Na pewno możemy zjechać spokojnie do 350 sztuk. No i z żelazem trochę bardziej zaszaleć, 15 też nam wystarczy. Jest ok. Jest ok? Jest ok. Jak z jedzeniem? Z jedzeniem też jest ok. Nawet bym powiedział bardzo ok. Szczególnie jak zlikwidujemy te chaty. Chaty, tak, to się tak. Próbuję sobie przypomnieć wszystkie nazwy, wszystkie opcje. No mam nadzieję, że teraz będzie okazja częściej wracać do twierdzy. Lubię tę grę, lubię, ale tak wspomniałem już nieraz, potrzeba do niej naprawdę wiele czasu, żeby tak sobie usiąść na spokojnie i trochę tutaj pomęczyć przeciwnika. A teraz na szczęście w ten weekend było tego czasu sporo, czy jest. O, no tak, bo to jeszcze wszystko trwa. No to pięknie, panowie. Zastanawiam się, brama w tym miejscu dałaby nam bardzo fajne przejście tutaj, takie niespodziewane, ale z drugiej strony, jak będziemy mieli dużą armię, to tam się będzie przejmował przejściami jakimiś. Dobra. No właśnie, będąc przy dużej armii, no to wydajemy teraz wszystko, co mamy. 3000 złota. Może gdzieś jeszcze udałoby się jakiś szałas tu wcisnąć. Dobra. No właśnie, będąc przy markecie, gdzieś ta setka drewna jakby była w zapasie, też warto by było to tu ustawić. 150, jak szaleć. To szaleć. Okej, okay, dokąd sięgają nasze granice? Zastanawiam się, czy jakby postawić tutaj jakąś machinę, czy nie moglibyśmy z niej męczyć przeciwnika. Stać nas na różne fajne rzeczy. Krew się we mnie gotuje, gdy widzę takie marnotrawstwo koni. Koni, tylko koni. Żal, dobra. Czy te kamienie, one szukamy chyba nie mogą służyć do burzenia murów, ale zobaczymy, co się stanie. Tak z ciekawości. Wiadomość. A może mogą? Nie, jestem raczej nie. Dobra. Jakże tęskni mi się za otwartym stepem. W stepie szerokim. Jak głosi pieśnie, no i bardzo dobrze, tutaj mamy fajnie to ustawione, jedynie co kościół, warto by było chyba przesunąć kawałek dalej, to by mogły tutaj dwie machiny rządzić, ale z drugiej strony do tego dojdzie, to spokojnie się tutaj już rozbudujemy z armią i wyruszymy na atak. Czyżby ktoś podszedł pod nasze mury? Nie, ale mamy tutaj łuczników, trzeba pilnować.
Aby czasem niespodziewanie ci łucznicy nie zrobili nam takiego większego kukułtu, bo to jednak przeciwnik to niespodziewanie może wybić nagle z tamtej strony i będzie niefajnie. Czyli tak, tych panów wyślemy na tę wieżę. Bo tu często się bijemy z łucznikami króla niewolników. To w sumie nie jest jakiś ciężki przeciwnik, no ale... ale jest. Okej, widzę, że powoli zbliżamy się do limitu, więc może nie będę... tak pierwotnie zakładałem, inwestował gdzieś w jakichś tych niewolników, tylko rozwiążemy to w ten sposób. Market, ten kościół trochę męczy, że nie jest przesunięty. Może szybka akcja, stać nas na nowy kościół, tak, to się nazywa szaleństwo. Przez chwilę ludzie będą niezadowoleni, więc obniżymy im podatki. A jedno miejsce, tak jakby go przesunąć, przykleić go tutaj, nie wiem czy to będzie możliwe. To sam market też trzeba przesunąć, no tak to jest, jak się czasem coś postawi, ale to człowiek teraz jak taki burżuj, a mam pieniądze, to sobie tu przestawię. Wolę nie myśleć, ile nas to teoretycznie kosztowało, ale w gruncie rzeczy wróciło już wszystko do normy. Teraz tylko pytanie, czy w tej normie handel jest ustawiony? Jest ustawiony, no to całe szczęście, bo bałem się, że będzie trzeba to na nowo się tym bawić, a dzięki temu możemy ustawić gdzieś tu drugą machinę. Jakby się uprzeć, można by było tu podpalić przeciwnikowi ten cały przybytek, no ale zostawimy mu to w spokoju. Dobra, wielu ludzi niezadowolonych, dorzucimy armię i uśmiechy wrócą na twarz naszych tutaj niewolników, ale nie męczenników. O, akurat tutaj to mamy luksusy. Wiadomość od kalifa. Śmierć niewiernym! Zabij! Zabij! Jakich żaden władca nie oferuje. Spoko. Spoko. Okej. No i Han. No tak jak wspomnieliśmy, Han pójdzie na początek. W sumie zastanawiam się, czy jak mamy naprawdę takie tutaj fajne pieniądze, fajne możliwości, czy grzechem nie jest fakt, że człowiek już nie zaczął gdzieś inwestować w tych najpotężniejszych rycerzy, wrzucić ich na konie, no i zakończyć ten bój, tak jak to często robiliśmy, no ale zobaczymy. Trochę mnie martwi, czy ta konnica nie będzie chciała podjechać tutaj i nas zaatakować, ale to też za moment sprawdzimy. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to zwykle w tej grze. Idzie wszystko na sprzedaż, to na bieżąco. Tutaj też, no to lecimy. Tak, to naszym zadaniem głównym teraz jest tylko pilnować, żeby nie zabrakło jedzenia. Jedzenia nie zabraknie, więc spokojnie podatki mogą iść w górę. Pilnować, żeby świec nie zabrakło, no i jakoś tutaj działać. Dobra, panowie, drwale. Przyda nam się więcej miejsca, jak z mąką stoimy. 8 sztuk, jeszcze jedna piekarnia spokojnie może wjechać. Tym bardziej, że teraz potem jak podnieśliśmy tam trochę kwestie żywieniowe, no to może się nam przydać ona. Okej, żeby tutaj tylko niczego nie podpalili, ale oni chyba atakują tam do góry, więc jest spoko. To zrobimy to... wiadomość, a tak może. Na dzielnych koniach, do ataku! No, do ataku, na Hana. Okej, no to miło, miło. Tak, aż można oczy nacieszyć tak, taką rozgrywką. No, przyszła tutaj spora ekipa. Jak tylko ich wybijemy, wyślemy jeszcze na te mury tutaj. No i myślę, że mury jako tako już są, czy nawet nie jako tako, a porządnie, już są tu fajnie obstawione, kryte i nic złego się nie powinno dziać w tej okolicy. Mamy tu miejsce dla templariuszy. No tylko z tymi koniami, bo wspomniałem, że fajnie było ich wrzucić na konie, ale może być inny problem, że może być... czy nie być miejsca, żeby ich jakoś tutaj ustawić, no ale zobaczymy. No, przewaga jest kosmiczna, zarówno złota, jak i punktów wszystkiego armii. To tylko znak, że trzeba lada moment ruszać do boju. No, rekruci przybywać. Gdzieś tak wcześniej już myślałem, że postawić tę jedną chatkę więcej. Warto? Będzie problem, że dojść na wieżę, ale chyba nam ta wieża nie będzie jakoś specjalnie potrzebna. No i gdzieś to jedzenie, trzeba będzie pilnować, żeby nic złego tutaj się nie wydarzyło. Jak tu z mąką stoimy, jeszcze jedna piekarnia mogłaby wejść. Świece jak najbardziej, religię można by było jeszcze podnieść, ale to by nam niewiele dało. Trzeba by się więcej warsztatów. Lekko jakby gra traciła tutaj klatek, może za dużo jest nas na tej mapie. Ta mapa jest zbyt mała dla nas, 5, to więc trzeba zaraz kogoś zlikwidować. Okej, a najbardziej obciążającym wydaje się Han. Okej. No i okej. Kogo tu w ogóle atakujemy cały czas? Chyba ekipę, która i tak się szykuje na nas. Lepiej było... no właśnie, ciekawe czy idzie w samego Hana wycelować.
Napinamy teoretycznie cięciwe. Tak, tylko z tego co się orientuję, to przeciwnik jest bardzo odporny, jeżeli chodzi o ostrzał z różnych tutaj tego typu rzeczy, ale z drugiej strony to by była ciekawa opcja sobie ustawić te wieże zaraz na początku, że jak zaczynaliśmy pół godziny temu, czy było nas stać w sumie na to i już wtedy zacząć atakować Hana, to czasem do tego momentu my czasem jak już nie było sytuacji, że go nie ma. I tu człowiek się męczy, bawi się w jakieś tu metody, jak tu go podejść, tak? Czy szuka sposobu, jak go podejść, a to wystarczyło, żeby te dwie wieże by go atakowały i w tej chwili bym był już, no cześć Han, do domu. Kończymy zabawę. Mąka jeszcze tutaj jest w miarę. Chociaż jeszcze jedna chata z pszenicą jakby się zmieściła. Zrobimy to w ten sposób. Jeszcze jeden młyn. Jeszcze kilka piekarni. To moglibyśmy podnieść podatki. Atakują wojska sułtanki. Ta gra to jest chyba jedyny moment w życiu, gdzie rzeczywiście lubię wysokie podatki. Gotuję twoje nerki w roztopionym ołowiu. A wręcz uwielbiam. Dobra, tu wciśniemy tę piekarnię. No i zobaczymy, o, co się ścięło, czyli zapis, tak? Chociaż, a jest, gra zapisana. Traci coś życia? No nie, to trzeba przyznać, że przeciwnik jest przygotowany, jeżeli chodzi o takie kwestie. Czy sama gra jest przygotowana w ten sposób, żeby wrogiego władcę bardzo ciężko było zabić przy użyciu strzał. Więc nie ma sensu teraz go męczyć, bo tak jak widać, no, nawet mu trochę to życia to nie zeszły. A za to atakując łuczników, no może być taka sytuacja, że jeden strzał ich tutaj nie jesteśmy będzie, atakowani. Jeden, dwa, zaraz zobaczymy. A może same mury całkiem nieźle bronią i w ogóle używanie tych maszyn, machin nie ma za bardzo sensu. Okej, okay. No to się tak ładnie sułtanka stara, a co chwilę ktoś się tam wpakuje, tak? No jest miło. Brakuje chłopów, panie. Ile by potrzeba nam tych... wojaków 40. Mamy templariuszy. To może nawet i mniej. Zobaczymy za moment. Czasem coś wejdzie, ale bardzo słabo to wchodzi jednak. Myślałem, że lepiej to będzie wyglądało, no ale cóż robić. Kilku łuczników albo kilkunastu bym potrzebował nawet na tej wieży. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz dlaczego ten tego... jest zbyt nierówny, by coś na nim budować. Zasmucili mnie trochę. Wróg jest zbyt blisko, by budować. A gdzie wróg stoi? Wroga nie ma. Wiadomość od sułtanki. Szkoda. Niech żyje nasza rewolucja. Nasza też. Szkoda, trochę mnie zasmucili tamtą informacją, ale na szczęście... w obrębie własnych granic możemy sobie stawiać te wszystkie machiny, tak. Żadnego pozwolenia na budowę tutaj nie potrzebujemy. Okej. Okay. Tutaj z flagą... Przerzucimy ekipę. Zostawimy, kogo tu zostawimy? Może po prostu zbrojnych tutaj zostawimy i uzdrowiciela. I tych tutaj gości. I przerzucimy się pod te mury. Tak mówię, może warto było tu otworzyć przejście, no ale z drugiej strony nie będziemy kombinować. Jedyne co, o czym trzeba pamiętać, żeby zaraz przygotować tutaj jakieś fajne wsparcie. No bo teraz jakby tu przybiegła nam ekipa. Brakuje broni, panie. Panów w czarnych strojach i nie mówię tutaj o żadnym księdzu, czy... czy jakichś innych czarnych strojach, tylko w tym wypadku o asasynach, no to mogłoby być średnio przy takiej małej liczbie jednostek, no ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ustawcie się tutaj trochę z tyłu bardziej, no i zostawić te namioty. No trochę kosztowało złota, a wy panowie wycofać się tutaj, bo to też nie ma sensu tak stać w bramie i ginąć się. Okej, okay. Zostawić to. No niestety, chyba zlikwidują nam ten jeden namiot, ale zaraz postawimy sobie drugi. Zawsze możemy naprawić. Nie możemy? Wróg jest zbyt blisko. No to niedobrze. O, ale za to bardzo dobrze tutaj coś zadziałało. No, tylko szkoda, że tak późno. Okej. Okay. Panie, ty to tam jesteś nam niepotrzebny tu. Potrzebujemy twoich kolegów. Broni, panie. Piękny dzień, wasza wysokość. Piękny, piękny. Jak oni się tutaj uchowali, że nikt ich tu wcześniej nie wyciągnął do akcji. Dobra. Zbrojni idą. Tego nadal tu nie możemy postawić. Trochę szkoda.
Okej, zepsujemy nieco mury. No ale teraz fajnie by było, nie, jeszcze to nie jest dobry moment, ale zaraz będziemy wołać trebusze do akcji. Jak polecą tu kamienie, no to już będzie to oznaczało koniec naszego przeciwnika. A jak będzie koniec pierwszego, to już będzie koniec wszystkich i całej zabawy. No dobra, zbrojnych. Zbrojnie nam się przydadzą, lada moment. Usunąć tutaj to wszystko. Nie jest łatwo, tak chciałem powiedzieć, z wyrywaniem tutaj tych chwastów. O, w postaci wrogich jednostek, no ale coś się tu wykombinuje. To z templariuszami trochę może przystopujemy. Na rzecz właśnie trebuszów. Zobaczymy, co to, co z tego wszystkiego tu wyjdzie. Okej, no to tych właśnie wspomnianych wcześniej panów w czarnych strojach. Niech oni tutaj przebiegną i myślę, że możemy, nie możemy tak. Cały czas ktoś tu biegnie. Jak tu człowiek ma zacząć szaleć? Przed nami bitwa. Może po prostu podejdziemy bliżej i nasi łucznicy coś będą mogli tu zdziałać więcej. Ja mam cichą nadzieję, że jakby łucznicy stanęli tu na skraju, a nawet nie na skraju, ale na skraju jakby stanęli, to może też by to była całkiem niezła opcja. Jeszcze dorzucimy tu arabskich łuczników. Jedyne jakie mam trochę małe obawy, że ci tutaj panowie nie pobiegną na nasz zamek, tylko właśnie atakować tutaj naszych ludzi. Ale na moment zobaczymy. Bardzo fajnie. No to kurczę. Przed nami bitwa. Zmęczymy Hana stąd tutaj. Nawet nie będzie trzeba do niego specjalnie jakoś podchodzić. Dobra, mamy już chyba możliwość podjechania w te regiony. Dokąd dolatują nasze strzały? Myślę, że to sami kusznicy są w stanie tak daleko strzelić. Myślę, że jak się ustawimy tutaj jeszcze bliżej, no to będziemy mogli fajnie wyczyścić te mury, nawet bez użycia machin. No kto by pomyślał, no to przyspieszymy nieco naszą zabawę. Dorzucimy kolejne dwie machiny. No i się będzie działo, okej. Okej, dorzucimy też trochę tego sprzętu, żeby nas czasem tutaj łucznicy nie zaskoczyli. Okej. No i jedyne mam obawę tutaj, tylko jeszcze co do ekipy. Nie złodzieje, tak, zawsze zapominam jak oni mają. Asasynów, o właśnie, tak, jak to ta urocza gra. Okej, no to ustawiamy machinę. I co my możemy tutaj tylko rozwalić, jak to już nie ma praktycznie sensu na rozwalanie czegokolwiek, bo nie ma żadnych problemów. Chociaż mam wrażenie, że gdzieś mogą być jeszcze doły ze smołą, z tej racji, że tutaj widzimy koksowniki z różnych stron, więc trzeba na to też uważać. Zobaczymy, zaraz robimy jesień średniowiecza i wjedziemy do niego ostro ekipą. No, jest to. Dobra, wydaliśmy trochę pieniędzy. No, te trebusze kosztowały swoje, ale no to tak jak mówię, to jest taki Mercedes w tej grze. Można sobie pozwolić od czasu do czasu na takie przyjemności. Nie wystarczy nam odwagi. Okej, lecimy. Więc nikt nie będzie podchodził do ciebie, chamie. No, chyba że jeszcze dorzucimy trochę jednostek. Przygotujemy jednostki na kolejne ataki. Dobra, widzę, że z jedzeniem już się robi tak średnio. Wiadomość od króla niewolników. Z mąką również. Odwołujemy was jak pustynna burza. Ale za to religia wygląda całkiem nieźle, więc podniesiemy religię i niech jedzą świece. Dobra, rzucimy tych tutaj i dalej jest smutno. To po prostu obniżymy podatki na jakiś czas. I powinno być teraz fajnie, mile, weselej. No, panowie, no może jakieś przejście tutaj otworzymy. Chyba możemy powoli ruszać na niego. Tak, panie. To teraz tak, kto tu by do obrony tych ludzi mógł zostać? Panie. Na pewno ta ekipa. Gotowi. Może ruszać pod mury już. A do obrony tych tutaj ludzi myślimy po prostu tę ekipę. No i lada moment. Powinno być już tutaj fajnie. Dobra, zlikwidować tę wieżę. Bardzo dobry cel. No i teraz koksowniki nie są już dla nas nam straszne. Kapitanie, przeliczamy rozwalić bramę. No i lecimy do ataku. Panie, tak tutaj. Władca? Władca, ty wraca. Wojna jest tyle twardy, a my będziemy jeszcze. Wracaj, władco, do domu. I lecimy tak tu z atakiem, no trochę w przyspieszonym czasie, żeby to dużo szybciej tutaj wszystko rozegrać. No ciekawe, czy nie ma żadnych pułapek, chociaż w sumie na zbrojnych to one aż takiego wrażenia tu nie robią. No zapis jakiś się szykuje.
No i mamy piękną rzeź. Atak na wroga. To w tej grze jest naprawdę cudowny widok. Atak na wroga. No i zaraz wroga to już nie będzie. I tyle z samego Hana. Co najlepsze, mamy już sprzęt, jak i ludzi, żeby ruszyć z atakiem na sułtankę, więc przerzucamy ekipę i lecimy dalej. Jeżeli będzie brakowało nam tutaj jednostek, no to po prostu sobie jeszcze coś tu lada moment dorzucimy. No panowie, chyba nie ustawiliście się w najlepszym miejscu. Okej. Spotkamy się tutaj na szlaku. No może trochę się człowiek pospieszył, ale no tak, uwielbiam ten widok takiej masy krytycznej, tak? Masy krytycznej z mieczami, która rusza tu na łuczników i przeciwnik nie ma praktycznie żadnych szans. W sumie warto by było tylko spojrzeć na drugą stronę, czy tu się nie dzieje nic niedobrego. No, trochę się dzieje. Trochę się dzieje, chociaż i tak przeciwnik jest bardziej zainteresowany tym przejściem tutaj, otwartym, dlatego tak często też robimy ten patent z bramą. Bo tak właśnie widać tu w tym wypadku. Wszyscy, mimo tego, że mogliby się tutaj przebić teraz spokojnie, raczej tutaj ruszę z atakiem do nas na dół. Okej. Szczególnie pluteje teraz by były dość potrzebne, bo już nie mamy przewagi, jeżeli chodzi o te góry. Ale mamy za to zdecydowaną przewagę w liczbie jednostek. No to też tutaj do machin. Niech dojdzie to jeszcze. I ruszamy. Tych łuczników dobrze by było zlikwidować. Wypadałoby przynajmniej. Aha. Asasyni. No to wchodzimy, tak? Wbijamy. Nie boimy się. Sułtanko, chciałbym zauważyć, że to już robimy od jakiegoś czasu. Ale sprawdzimy, tak? Wasz brak strachu. Chętnie bardzo sprawdzimy. Dobra. Ustawicie wszyscy za plutejami. Ilu mamy łuczników? Trochę mało w tej całej grupie ich tutaj jest. Na pewno przydadzą się łucznicy z tej racji, że przeciwnik, przynajmniej te jednostki, które zostały, bardzo chętnie będzie nimi atakował. Więc co najmniej kuszników tutaj jeszcze 10 wyślemy. Tak jak widać, to trochę jest tak nieciekawie czasem. Okej. Bracia, bo niewolnicy mogą się wbić w nasze Mercedesy. A to na lekkich zadrapaniach by się nie skończyło. Coś czuję. Okej. Dobra, ty, odważny. Odważny, ale głupi, no. Poszedł tam ostro w bój. Myślę, że potrzeba nam zdecydowanie więcej łuczników. Może tych nawet konnych. Przynajmniej szybciej będą na miejscu. Czy też szybciej się będą przemieszczać. Dobra. Tego nie planowaliśmy, czyli gdzieś tutaj już te kamienie są w stanie dolecieć. Warto by było w takim razie się gdzieś zabunkrować w tej okolicy, dorzucić pluteje, a może po prostu przerzucić namiot tutaj, żeby było szybciej i dorzucić kolejnych łuczników konnych. Wjeżdżamy bardziej tu do wioski i ustawiamy się naszymi trebuszami. Dobrze, że te kamienie nie wylądowały na trebuszach, bo wtedy by mogło to różnie się skończyć, a tak będzie całkiem miło. W sumie jakby użyć te konnice, no to można by było też całkiem fajnie szybko zlikwidować tę wieżę z kamieniami, ale my mamy swoje stare, sprawdzone metody. No to co? To likwidacja. Słyszałem, że do rozbiórki ten budynek ma iść. Więc przeliczamy i lecimy z rozbiórką. Okej, to mamy. No to więcej na koniach. Przydadzą się zdecydowanie nam. I możemy się przesunąć teraz całą ekipą bliżej zdecydowanie. O ile, no tu trzeba mieć cały czas na uwadze, że sułtanka może szybko odbudować jeszcze te machiny, dlatego trzeba będzie tu dość mocno uważać, żeby te kamienie się nie pojawiły, bo wtedy by mogło być różnie. Widzę dość sporą ekipę łuczników. Więc warto będzie ją tu zlikwidować. Na początek postawimy to. To by było też podrzucić kogoś pod mury. No panowie, to dobrze. No to trochę zarazy tutaj puścimy też. W tę okolicę. Gdzie to oni walczą tak dość nieciekawie? Dobra, ciekawie. Nie jest tak źle. No tak, zaraza już poszła. Zmieniamy amunicję na kamienie. Lecimy najpierw likwidować tę machinę. No ta choroba tak w sumie średnio na nich działa, ale to też z tej racji, że ona bardziej tak tu jest przeznaczona na większy obszar, a nie na jakieś konkretne rany. No ale i tak mimo wszystko
mogłoby być ciekawiej. No dobra, wyłączymy tak. Kogo możemy tu zlikwidować? A, wszystkich. No to lecimy. Tak, zdecydowanie Pluteje dorzucimy. Jadą tutaj. Tak też wspomniałem wcześniej, jak likwidujemy Hana, praktycznie już cała reszta będzie od razu też do rozbiórki. Dlatego może dobrze, że poszedł na sam początek. Tych łuczników bylibyśmy w stanie zlikwidować właśnie kryjąc się za Plutejami, podchodząc bliżej. Mamy chyba trochę kuszników, więc dobrze jakby właśnie ci panowie mogli się trochę tutaj popisać, rozruszać kości, czy też bełty. No i ruszać też do boju. Bardzo ciężko jest tu wybrać jednostki, które by nas interesowały do ataku, więc tak, może panowie z katapultami, tym bardziej, że tu się pojawiła bardzo niebezpieczna machina, na szczęście stosunkowo daleko. Myślę, że wróg lepiej by zrobił. Dobra, to templariusze idą i zwykli też mogą w sumie skoczyć. Zbrojny, a może arabski miecznik. Dużo lepiej by zrobiła nasza tutaj królewna, no to może niedobrze z tym ogniem, ale ci panowie w zbrojach jak się nie będą zatrzymywać, no to sobie poradzą. Gdyby zamontowała tu miotarz tych kamieni. Aha, no ci zbrojni trochę pechowo tutaj siedzą, no ale damy radę. W międzyczasie wybudujemy kolejnych i powinno być miło. Właśnie, będąc przy kolejnych, no przyda nam się ekipa templariusze, to jak idzie, to są takie czołgi, mamotanki, tak w Red Alercie to się nazywało, tutaj to są rycerze templariusze. Jakby ktoś poszukiwał równie silnej jednostki. Okej. Podążam za moją matką. Matki, żony i kochanki, tak? To było kiedyś coś takiego. Ciekawe, kto pamięta. Jeżeli ktoś pamięta, no to właśnie, to dajcie znać, tak to. Chociaż może lepiej się nie przyznawać. No, okej, dobra, dobrze, trzeba tutaj wskoczyć, nikt nie przejdzie w ogóle. Myślę, że warto było się przerzucić już na dobre na tę wieżę, z tej racji, że tutaj jesteśmy. Okej, to nie było za mądre. Potrzebujemy tutaj trochę zwykłych jednostek, ale na szczęście byli tam też tacy ludzie, którzy byli w stanie z nimi walczyć. No i mamy fajnie obstawioną tę wieżę. Przerzucimy tutaj ludzi i w ogóle myślę, że otworzymy sobie tutaj przejście, ale w postaci takiej nieco słabszej bramy. Tak, to się zawsze może wydawać dziwnym ruchem, takie budowanie tutaj tego wszystkiego, ale to po to, żeby nie było problemu z obroną tych murów. No tak, wspomniałem nieraz, one lubią się zbagować czasem. Nie możemy atakować ludzi, którzy stoją pod murami. Okej, no dobra, to teraz co? Król niewolników. Tak wyszło z naszej wyliczanki. Nie wiem tylko, czemu się wszyscy tak dziwnie rozstawili tutaj, ale jak tak są, to niech tak jest. Okej, są rycerze, to dobrze, powstrzymają to niewolników przed atakiem. Tak, może to kwestia przyspieszonego czasu, że oni się tak śmiesznie jakoś tutaj ustawiają wszyscy. To wy tutaj, no zdecydowanie łuczników. I spróbujemy zejść gdzieś niżej. Gdzie możemy ustawić nasz namiot? Oho, coś się rozwaliło. Ale na szczęście nie to, co jest tutaj dość pilne, żeby się nie rozwaliło, czy dość ważne, a po prostu jakaś pluteja padła od strzał łuczników wroga. No dobra, on tutaj też ma te koksowniki rozstawione, więc również będzie trzeba uważać, ale myślę, że jak tutaj gdzieś niżej możemy jeszcze zejść i ustawić się właśnie w tym miejscu, za plutejami, rozstawić nasze trebusze. Okej, brakuje rekrutów. Dobrze, że złota nie brakuje, bo często to był kiedyś problem. A teraz możemy podnieść im podatki. No i miło. I cześć. No dobra, zobaczymy, kto będzie tak wesoło strzelał, jak rozstawimy te machiny. Może właśnie standardowo bach. Bach i bach, tak? Podwójny bach. Dziś u niewolnika będzie bęk. Oddaję się swojemu losowi. Tak, u króla niewolników będzie bęk. No i mamy. Dobra, rozstawili wszystko? Rozstawili. No to kolejne koksowniki idą. W pioch lecą. Patrzę, jak tutaj się kalif nastawia. Ale powinniśmy sobie dać z nim radę. Okej, kamienie, tak, bo już nawet w gruz rzucają. Tak to. Trzeba uważać, bo się zaraz cyganie zlecą. Rzecznik, tak, to przyjdzie. Okej, jeżeli właśnie ktoś nie wie, o co dokładnie chodzi z cyganami i rzecznikiem, no to warto sobie znaleźć na YouTubie film Rzecznik.
cyganów i zbieranie gruzu, te sprawy. Okej, tak już też mały old school, ale nie tak stary jak matki, żony i kochanki. Albo nie wracajmy może do tego tematu. Wracamy tak, do zwycięstwa, czyli lecimy do niego, bo przyda nam się w ogóle ta okolica, żeby rozstawić tutaj namioty. O, trebusze. To chyba najgłupszy bug, jaki mógłby nas spotkać, to zablokować się w takim miejscu, gdzie by mogli łucznicy nas tu zniszczyć. Okej, obstawić tę machinę. Ważniejsze niż nasi tutaj pozostali ludzie. No i co tu możemy wymyślić? Wejście na zamek. Może jeszcze zniszczymy tę wieżę. Wstawimy tu ponownie ekipę. No Pluteje, jedzcie, tak? Okej. Ale wieża rozwalona, bardzo fajnie, ekipa remontowa tu działa. Pamiętam, że też w tym 13 odcinku, mimo że był z jednej strony pechowy, no to udało nam się pokonać rekord, czy pobić rekord pod względem liczby machin wojennych. To było coś. No ale cóż, tym razem może się nie uda, ale za to też myślę, że będzie fajnie. Czym wyrzucacie? Myślę, że konie poszły w ruch. Się trochę przeraziłem. No dobra, to na początek coś przerażającego. O, chociaż na tych tutaj parobków trzeba uważać. Tak, ci derwisze to jednak potrafią tutaj namieszać nieraz, czy napsuć nam nieco to krwi. Ale jak jeden pójdzie i odpali derwisza, to już dalej powinna być też ta sama czysta zabawa. Zarazem będziemy musieli uważać, bo to też już się przekonaliśmy nieraz. No niestety ona działa na wszystkich ludzi w okolicy. Czyli też i na naszych. Dobra, czyli rzucamy dalej kamieniami. Czekamy, aż zaraza minie. Część ludzi może pójść odpalić tutaj tę ekipę. No i część, coś się tutaj dzieje niedobrego? Nie. Nuda w zamku, nuda, jak zwykle to bywa. No to templariusze niech lecą. W ogóle gdzie oni się ustawiają? Bo może ich mamy tu cały czas gdzieś w zamku. Ach, jaki piękny dzień. No dobra, weszli sami. No, trochę szybko może. Niebezpiecznie, no tak też wspomniałem wcześniej, raczej tutaj nie było opcji, żebyśmy w którymś momencie nie byli tym najwspanialszym władcą, no ale i tak jest miło, dobra. Gin, królu niewolniku, gdzieś się tam schował, tu jest. Śmierć nie wzbudza we mnie lęku. No i bardzo dobrze, ściągamy sprzęt, ohoho, ohoho, to sobie wymyślił. No, rozszalał się, ale zrobimy mu standardowy fajny trik tutaj. A jednocześnie ten trik pozwoli nam spokojnie wejść później do niego. No ładnie, ładnie. Chyba wie już co go czeka, dlatego zaczął tak działać w ten sposób. No dobra, panowie, gdzieś tutaj muszą być na pewno jakieś doły do podpalenia. Nie wiem, żeby tutaj nie było niczego. O właśnie, no i ruszyło. Bardzo pięknie płonieje ognisko u kalifa. Coś w ten desie, tak? Jakoś tak nas uczyli tych piosenek. No, tak, jaki ten dźwięk jest cudowny, jak to wszystko się tutaj pali. A co najlepsze, że jak Kalif raz już to podpali, no to już drugi raz się nie sparzy, bo tych dołów nie odbudowuje. Dziwna sprawa, no ale tak jest. Jak dobrze pójdzie, to mu się nawet tutaj namioty spalą. No, cóż zrobić? Cały Kalif. Okej. No to niszczymy wieżę. W przyspieszonym czasie, żeby to fajnie się właśnie wyrobić z tym zakończeniem, tak w około godzinę. Zniszczyć mu machinę trzeba i tak naprawdę jak tych machin nie będzie, to sobie już też jakoś to wykombinujemy. Okej, no trochę niebezpiecznie się tu wbili ci najeźdźcy, tak, niewolnicy. Okej, trochę więcej plutej. W ogóle ekipa mogłaby się przesunąć, szczególnie ci co z tyłu stoją trochę naprzód. Okej, tak, to o, bardzo ładne dźwięki. Miło, miło to słyszeć. A ktoś tutaj w ogóle dostrzelił? Tak z problemami widzę. Trzeba trochę... O, ale dostrzelił. No to dobrze. To co? Chyba ruszamy na zamek. Albo może jeszcze nie ruszamy na zamek. Wszyscy się przesunąć tutaj trochę bliżej. Zwolnimy czas, bo to trochę się rozszalało nasze towarzystwo. Trochę przesadziło. Bo on jednak tych łuczników jeszcze trochę tu ma. A problem jest taki, że prócz łuczników ma jeszcze facetów z kotłami. A oni potrafią siać niezłe zamieszanie. Szczególnie jakby tu się miała zaraz pojawić wieża też ognista. Dobra, niszczymy to. Zastanawiam się jak nasi kusznicy, czy strzelają czy nie strzelają. Bo mam takie jakieś niefajne wrażenie, że nie strzelają. O właśnie, trzeba by ich trochę przesunąć dalej. No właśnie, jak nasze konnice tutaj. Kontrol 1 tu,
Okej. Okay. Jest tu ktoś z kotłem, jest tu ktoś, tu jest ktoś z kotłem. Później tutaj jest jeszcze ekipa z kotłami. Coś nasi kusznicy się zawiesili. Co mnie akurat jakoś specjalnie nie cieszy, ale jak ich ustawimy tu, to chociaż będą w stanie coś zrobić. Dobra, nie za daleko, bo tu już ktoś się szykuje na nas, mam wrażenie. I okej, okay. No może to nie jest takie piękne strategicznie podejście, takie jak teraz to robimy, że tak wchodzimy na pałę, tak? Jak to zazwyczaj mówię, ale z drugiej strony mam nadzieję, że ma to też jakiś swój urok. Okej, okay. Coś innego, tak? Rozegraliśmy to nieco inaczej. No to jest też taka zemsta za tą 13 misję, która o, naprawdę była okrutna. Oj, okrutna. 73 dni, 8000 złota. A już tak powtórzę, jak to zwykle powtarzałem, dałoby radę zdecydowanie szybciej, ale to nie o to też chodzi. Zebraliśmy naprawdę ogromną liczbę złota, bardzo fajna misja. Śmierć mnie nie powstrzyma, jeszcze cię dostanę. Zwyciężyliśmy! Raczej zaliczyłbym ją do luźniejszych, no ale było fajnie, było miło. No tu statystyki nawet moja nie ma co patrzeć, wartość armii, tak. Przytrzaśnięta drzwiami. W 45 dniu tak naprawdę, jakby czas nam pozwolił, to moglibyśmy to zakończyć, bo armię mieliśmy już dużo wcześniej gotową do boju. Co prawda ten bój byłby wtedy taki bardziej wyrównany, no bo tak to zmiażdżyliśmy przeciwnika. Szybkie jeszcze spojrzenie na to, co nas czeka w kolejnej misji. No, to będzie ciekawie. Komputer dostaje dużo więcej złota. 1 na 1. Nie ma za bardzo jak się bronić, więc myślę, że w następnym odcinku spotkamy się jeszcze na szlaku Shakalihan. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!